Dziś węzeł przesiadkowy z Krakowa. Już chciałem powiedzieć, że moim gościem jest, ale w zasadzie to ja jestem gościem, bo w końcu to ja przyjechałem. Jakub Kucharczuk, Klub Jagielloński Kraków. Witam cię serdecznie. Dzień dobry Państwu. Kuba zabrał mnie już trochę na wycieczkę po rowerowym Krakowie i przyznam, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym, co widziałem, tym, po czym jechałem. Bardzo wygodna infrastruktura, betonowe, asfaltowe ścieżki, nie z kostki fazowanej w większości. Tymczasowa infrastruktura, którą widzieliśmy, czyli wytyczony na jezdni pas kosztem pasa drogowego. Sierżanty rowerowe, kontrapasy. To jest tak naprawdę tak dobrze, czy wy pokazałeś mi tylko to, gdzie jest najlepiej? Przejechaliśmy z dworca w stronę Plant, trochę naokoło, przez Rondo Mogilskie, Grzegórzeckie, więc niewątpliwie to są kilometry dróg rowerowych w Krakowie, które trzymają najwyższą jakość, więc tak, zabrałem cię, żeby pokazać to pierwsze wrażenie, żeby było dobre. Ale tych kilometrów, szczególnie na linii wschód-zachód, dobrych dróg rowerowych, głównie DDR-ów, jest w Krakowie sporo i to już od kilku lat, to nie są jakby ostatnie inwestycje bardziej skupiają się na tych najsłabszych elementach krakowskiej infrastruktury rowerowej, czyli połączeniach północ-centrum, południe-centrum, no bo nie ma co ukrywać, że jeżeli się wybierzemy, a pewnie się wybierzemy, to będą fragmenty miasta, gdzie rowerzyści mają najgorzej. W takim razie za chwileczkę ruszamy w dalszą drogę i zobaczymy, czy faktycznie jest dobrze, jest źle, czy jest przeciętnie. Ciepły, gorący dzień w Krakowie na rowerze. Zaczynamy. O to, gdzie, jak i po czym jeździ się rowerem w Krakowie, zapytałem najpierw Marcina Wójcika, oficera aktywnej mobilności w Zarządzie Transportu Publicznego. Na razie mam za sobą krótką trasę z dworca tutaj na Wielopole do siedziby ZTP przez Rondo Mogilskie. Wyglądało to naprawdę nieźle, w szczególności ten tymczasowy pas. Dużo takich pasów jest teraz w Krakowie? To na długo zostaną? Czy dużo tego zaplanowaliśmy, to może zacznę tak od tyłu. Zaplanowaliśmy, kiedy padła ta pandemia z lockdownem tak zwanym, tak, czyli w marcu, nawet w kwietniu to zapadła decyzja, że powstanie 7 kilometrów tego typu infrastruktury rowerowej w Krakowie. Po wielkiej burzy, jaką wywołało to, co pan akurat widział, czyli ulica Grzegórzecka, to jest akurat nie pas, ale dwukierunkowa droga dla rowerów wytyczona z jednego pasa dla ruchu samochodowego. Samochody zostały przeniesione obok na torowisko tramwajowe, to nie powoduje żadnych na razie przynajmniej nie tyle kolizji, co opóźnień w transporcie, w kursowaniu transportu zbiorowego, więc wydaje się, że jakby merytorycznie przemawiają za tym argumenty, żeby ta droga dla rowerów na razie tymczasowa w ulicy Grzegórzeckiej została na stałe, bo ona jest wykorzystywana przez rowerzystów. Znaczy tego po prostu połączenia brakowało, nie ma tam żadnej innej alternatywy, jakiejś takiej sensownej blisko, więc tak, to jest potrzebne. Czy się utrzyma, to nie jest decyzja, na którą ja podejmuję i jeszcze chyba nie została podjęta. Oby jak najdłużej ta tymczasowość trwała, o tak odpowiem, może dyplomatycznie. A jeśli chodzi tutaj o ulicę Wielopole, to nie jest tymczasowe rozwiązanie. Ten kontrapas był potrzebny, a to, że akurat łączy się idealnie z tą drogą dla rowerów w Grzegórzeckiej, to nie jest przypadek oczywiście, ale to jest celowe działanie, ale ono i tak już tam zostanie. Mówiąc o Grzegórzeckiej, to mam pewną obawę, czy jeżeli wróci większy ruch samochodowy wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, roku akademickiego, czy nie zdarzy się tam sytuacja taka, że jednak będzie ten pewien konflikt, że tego miejsca dla kogoś będzie brakować. Że ktoś jednak ta wąska ulica, bądź co bądź, w którymś momencie zabraknie miejsca albo dla transportu publicznego, albo ktoś powie rowerzystom, no niestety musicie się stąd zabrać. Ja bym wolał zupełnie inny scenariusz. Jak do tej pory ta ulica przypominała bardziej ściek komunikacyjny, nie ubliżając żadnemu środkowi transportu oczywiście, ale powiem tak, zbyt dużo aut tamtędy przejeżdżało. Nadal to nie są jakieś małe ilości. Rzeczywiście ruch jest mniejszy, spowodowany to jest po pierwsze wakacjami, albo w odwrotnej kolejności też i jeszcze tak naprawdę epidemią i tym, że dosyć dużo osób pracuje zdalnie. Szczególnie mówimy o korporacjach, niekoniecznie urzędach. I teraz
jeśli przyjdzie do podejmowania decyzji, mówię, to nie będzie moja decyzja, ale ja, gdybym ja tą decyzję podejmował, to prawdopodobnie zrezygnowałbym, raczej na pewno, gdybym ja to podejmował, zrezygnowałbym w tamtym miejscu, ale z samochodów. Znaczy, to kierowca nie jest sam sobie silnikiem tego samochodu, więc jakby nic się takiego wielkiego nie stanie, jeśli pojedzie trasą zupełnie inną. Już naprawdę minęło sporo lat od tego, kiedy ulica Dietla i jej przedłużenie właśnie, czyli ten odcinek Grzegórzeckiej, znacznie węższy od Dietla, o którym rozmawiamy, nie jest drugą obwodnicą Krakowa. Druga obwodnica została wybudowana. Ona jest, owszem, no, daleko stąd, tak, można tak powiedzieć, no bo jest w odsunięciu pewnym, ma akurat całkiem dobrze jest ulokowana. Mówimy o Alei Powstańców Śląskich i Wielkopolskich, bo one tam mają, to jest jakby kontynuacja. I najwyższy czas tak naprawdę przekonać zmotoryzowanych, że Dietla i Grzegórzecka to nie są ulice tranzytowe i że ten ruch mógłby się odbywać z zupełnie innymi trasami. Więc gdybym ja miał podejmować taką decyzję, to ja bym zostawił tam drogę dla rowerów, wyrzucił w tym kierunku całkowicie samochody. W tym jednym kierunku. I to nie byłoby z jakąś wielką stratą dla samego ruchu samochodowego, bo proszę mi wierzyć, ten ruch, zresztą wszystkie inne doświadczenia i z innych miast pokazują, że nawet wyłączenie czegoś, co się ludziom wydaje, że jest po prostu no, niezastępowalne, bo ostatnie 50 lat tak było, to nie znaczy, że ten ruch się przeniesie na inne, mniejsze, lokalne ulice. Dużo część tego ruchu się najzwyczajniej w świecie, jak to mówią, dezintegruje, ludzie zmieniają swoje przyzwyczajenia transportowe, tak, właśnie dostrzegają transport zbiorowy nagle, bo nie mogą dojechać samochodem, tak jak wcześniej, dostrzegają rowery. A jeśli tam jest jeszcze dobra infrastruktura rowerowa, a naszym zdaniem ona jest teraz bardzo przyzwoita, bo ta droga dla rowerów jest szersza niż znakomita większość budowanych dróg dla rowerów, bo ma 3 metry szerokości, to rower staje się naprawdę bardzo konkurencyjnym środkiem transportu. A propos dostrzegania rowerów, jak wygląda zmiana w ruchu rowerowym wskutek pandemii, wskutek epidemii? Sprzedawcy rowerów mówią, że mają puste magazyny, Polacy wyczyścili je z rowerów, brakuje części zamiennych w serwisach, a czy przekłada się to na krakowskie drogi rowerowe? Mamy 13 punktów pomiarowych i teraz tak, jeśli chodzi o w maju nie było jakichś wielkich wzrostów, ale to też i maj nie był, znowu nas nie rozpieszczał. Ta pogoda była taka, że sporo jednak padało, a poza tym pamiętajmy, że jednak maj to jeszcze był okres tego, nazwijmy to, zamknięcia czy zostania w domu. I część ludzi, mówię, pracowała zdalnie albo w ogóle nie pracowała, bo to różnie bywa, ja nie chcę w żaden sposób wnikać. W każdym razie ruch generalnie był mniejszy, w tym także ruch rowerowy. On jakby nie zaliczył wielkich wzrostów. W czerwcu ta sytuacja zaczęła się poprawiać. Są drobne, ale to nie są jakieś tam dwucyfrowe wzrosty procentowe, jeśli mówimy o czerwiec. Za to w lipcu, kiedy już rzeczywiście nastąpiło znacznie większe rozluźnienie, w lipcu większość, na 12 licznikach są to dwucyfrowe wzrosty ruchu rowerowego, a na dwóch takich rekreacyjnych, typowo rekreacyjnych trasach, na bulwarze Kurlandzkim i drugi licznik nazywamy Tyniecka, ale on też jest w ciągu bulwarów, tylko właśnie blisko ulicy Tynieckiej, tam nawet mamy 45 i 47 wzrosty. Ale ewidentnie, jak się patrzy na krzywą, czyli na rozkład tego, jak to się układa w godzinach całego dnia, to jest tak, że ta po południu to jest bardzo wysoka górka i więc to jest tak, że ludzie po pracy decydują się na to, żeby po prostu wyjść na rower i na nim pojeździć. Więc być może to też jest jakby pochodne tego, że rzeczywiście Polacy masowo rzucili się po nowe rowery, ale też i naprawiają te, które posiadają, stąd brak części, no i w ogóle wielkie obłożenie w serwisach rowerowych. Jednym z tematów, dla których jestem dzisiaj w Krakowie, jest ta właśnie głośna kładka, która powstała przy ulicy Kamińskiego. Jest to inwestycja, która rodziła się, można powiedzieć, w bólach, bo trwało to trochę lat, zanim ona powstała. Ona teraz jest. Jak ona wpływa na ruch rowerowy?
Może od tego zacznijmy. Akurat tam licznika jeszcze nie mamy, ale planujemy go zamontować. Nie udało się tego wrzucić albo wcisnąć do inwestycji, która powstała, to jest w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, tak zwanych ZIT-ów, tak? To są unijne środki. Ta kładka, owszem, miała opóźnienie i cała ta trasa, 4-kilometrowa, bo ona łączy ulicę Wielicką z rondem Matecznym i dalej wzdłuż jeszcze ulicy Konopnickiej, aż do ronda Grunwaldzkiego można dojechać, tylko tam częściowo infrastruktura już istniała. Było opóźnienie, ale tylko około roku. Mówię tylko, bo niektórzy załamują się, jeśli opóźnienie już ma, nie wiem, miesiąc czy dwa, albo że to w ogóle coś nie powstanie. Tam był problem akurat, my jako miasto twierdziliśmy i słusznie, że to jest nasza działka, PKP twierdziło, że to jest ich działka, a tamtędy miała i przebiega właśnie teraz już ta kładka. Więc jakby no, warto być upartym w rozmowach z PKP, bo to nie jest tak, że to jest państwo w państwie i że się nic nie da, po prostu trzeba walczyć o swoje. Pojawiły się opinie, że nawierzchnia na kładce jest w jakiś sposób źle wykonana. Jak to wygląda ze strony technicznej, jak to wygląda ze strony regulacji dotyczącej jakby standardów, jakie powinna spełniać taka nawierzchnia i czy faktycznie ten problem występuje, czy to jest coś, co się tylko może wydawać komuś albo coś, co powstaje przy szybkiej jeździe? Właśnie, wszystko zależy od prędkości. Teraz ja, kładka na moją wiedzę nie jest nadal odebrana. Jest na razie razem z całą trasą udostępniona. Takie są akurat procedury, że jeśli coś jest przekazane firmie wykonawczej, to jakby nadal jest plac budowy, ale prawie, że budowa się w zasadzie zakończyła, jeszcze tylko formalne odbiory są. No i właśnie jak byliśmy na tak zwanym przejeździe testowym, technicznym, o tak go nazwaliśmy wtedy. Przejeździe technicznym to było na trochę więcej niż tydzień przed oficjalnym udostępnieniem, tam gdzie prezydent był i otwierał kładkę. To zauważyliśmy, że kiedy się zjeżdża w dół, rzeczywiście są kładka, no można powiedzieć, generuje pewnego rodzaju dyskomfort w zjeżdżaniu, tak? Im większa prędkość, ten dyskomfort może się akurat wydawać być jeszcze większy. Zgłosiliśmy to inspektorowi nadzoru, aby dokonano badania równości tej nawierzchni. Na moją wiedzę wyniki tego testu mają niedługo się pojawić i z tego, co nas zapewniono jako Zarząd Transportu Publicznego, bo my nie jesteśmy jednostką, która prowadziła tą inwestycję, tylko Zarząd Dróg Miasta Krakowa, to będzie te wyniki tego badania będą podstawą odebrania tej inwestycji. Trudno mi w tym momencie orzekać, czy to spełnia normę, czy nie spełnia normy. W standardach rowerowych, które mamy i obowiązują w Krakowie, jakby jest zapis o tym, że uskoki poprzeczne nie powinny przekraczać 4 mm, ale tak naprawdę nie ma tam takich stricte wytycznych, jeśli mówię o standardach rowerowych, nie ma wytycznych, jaka to jest ta norma na właśnie tych ewentualnych nierówności podłużnych. Więc no, miejmy nadzieję, że to, znaczy ta sprawa jakoś zostanie rozwiązana. No, powiem szczerze, no, jest dyskomfort, ale też i niektórzy, moim zdaniem, jeżdżą tamtędy odrobinę za szybko. Jest to 6%, tam jest 6% pochylenie, dosyć długi odcinek w dół, jak się jedzie do miasta i jak sprawdzaliśmy, ja sam, nie wiem, czy mogę podać nazwę takiego dla kolarzy Strava, sprawdzaliśmy, jakie tam są średnie prędkości w tamtą stronę i niektórzy, średnia jest 47 wśród kolarzy. To jest trochę za dużo, jakby chcę przypomnieć, znaczy ja nie, my tam, to będzie ostateczne, żeby postawić znak ograniczenia prędkości, bo nie ma obowiązku posiadania licznika na rowerze i my to wiemy, też nie chcemy się narażać na śmieszność, na razie odwołujemy się tylko do zdrowego rozsądku wszystkich tych, którzy tamtędy jeżdżą i korzystają. Ale nie oszukujmy się, trasy główne są projektowane pod prędkość około 30 km na godzinę, więc jakby już wszystko ponad to, to jest w sumie, można powiedzieć, trochę na własne ryzyko tego, kto jedzie. W przepisach jest wyraźnie napisane, że trzeba dostosować prędkość do panujących warunków. Jeśli trzęsie, no to
ja nie chcę powiedzieć, że tak, trzeba zwalniać, ale trzeba. No 47 to nie jest bezpieczna prędkość, moim zdaniem. To mówimy o prędkości średniej. Średniej, no, tak, a nie tam, o prędkości... Dokładnie, czyli wszyscy ci kolarze jeżdżą nam średnio 47, czyli już o te 20 prawie, że przekraczają. Chociaż mówię, no nie ma też w przepisach napisane, ile można jechać po drodze dla rowerów. No, ale być może jest to jakiś też sygnał, że jeżeli trzęsie, to należy zwolnić, tak jak czasem stosuje się różnego rodzaju progi zwalniające, czy pewnego rodzaju ostrzegawcze. Te takie drobne... czerwone na przykład paski przed przejściami dla pieszych, one też mają służyć temu, żeby jednak dźwięk, bo wtedy, no wiemy jak to działa, tak? Znaczy kabina samochodu, czy też karoseria samochodu trochę robi jak pudło rezonansowe i te paski są też właśnie po to, żeby wywołać wrażenie na kierującym, że coś, do czegoś się zbliżasz. Jest to jednak więc kładka piesza, więc trzeba jakby zwrócić też uwagę na pieszych, którzy z niej korzystają. Tym bardziej, że tam są jednak dwa zakręty i ktoś ma tendencję do ścinania, a przy prędkościach większych ma się tego typu tendencje, niezależnie czym się człowiek porusza, to może się okazać, że ktoś mógłby się zderzyć z kimś jadącym z naprzeciwka lub też niechcący wpaść na pieszego. Czego nikomu nie życzymy i bardzo byśmy tego nie chcieli. Ale wracając do równości. Sprawa jest badana, wyników jeszcze nie ma, przynajmniej ja ich jeszcze nie widziałem, o tak. Więc z jednej strony chciałbym, żeby było tam idealnie równo jak stół, jak to się mówi. A z drugiej zdaję sobie sprawę, że naprawienie tych nierówności, nawet jeśli one są, nie wiem, w normie czy poza normą, to ciężko mi powiedzieć, może być naprawdę problematyczne. Z jakichś powodów zdecydowano się na wykonanie tej kładki w takiej technologii, że to jest nawierzchnia betonowa i, no i nie wiem, czy w Polsce jest tak, że betonu się nie umie kłaść idealnie równo, no z asfaltem wychodzi wszystkim znacznie, znacznie lepiej. I tam jest jeszcze jeden kłopot, mogę dodać, taki, że infrastruktura doprowadzająca do kładki z obu stron jest wykonana w asfalcie i naprawdę jest asfalt wreszcie położony na, no idealnie równo. No. I być może jest ta różnica właśnie, że się jedzie się po czymś bardzo gładkim i wpada się na odrobinę nierówną kładkę i stąd są te odczuwalne dyskomforty. Ja wiem, że cała inwestycja kosztowała, cała, nie sama kładka, cała inwestycja kosztowała 21 milionów, z tego kładka oczywiście pochłonęła lwią część i wszystkim się, no, znaczy wszyscy oczekują, żeby to było rzeczywiście super równe, no ale to nie udało się tak najwidoczniej, no, przynajmniej na razie zrobić. Chciałem przywrócić na chwilę do tych standardów rowerowych miasta Krakowa. Jak one są stosowane w stosunku do tej infrastruktury, która już była kiedyś? Bo jak dobrze wiemy, kiedyś jednak równe, idealnie równe, asfaltowe drogi rowerowe, no nie były. Często się robiło z kostek, robiło się to w ramach chodnika, one były wąskie, łuki na nich to w zasadzie nie istniały, bo były kąty proste. Jak w tym momencie jest to stosowane do jakby modernizacji tej infrastruktury, która już jest? Nie ma żadnego planu, od razu mówię wprost, nie ma żadnego planu na razie jakby dostosowania, rozpisanego na lata, tak, żebyśmy wiedzieli harmonogram, nie ma takiego harmonogramu działań, że starą infrastrukturę do któregoś roku zrobimy tak, żeby była już zgodna z tymi najnowszymi standardami, które zostały, że to nie tak dawno zaktualizowane, bo standardy rowerowe w mieście Krakowie mieliśmy od 2000, nie, żebym nie pomylił ze studium. W latach 2000 powstały, w 2009 to powstało studium podstawowych tras rowerowych, to pierwsze. Standardy mieliśmy już wcześniej, ale rzeczywiście różnie to było z ich stosowaniem. Teraz pilnujemy, od dobrych kilku lat pilnujemy, żeby wszystko było zgodnie ze standardami i jak możliwie najwyższym poziomie. Udało nam się już wiele rzeczy pozmieniać. Co prawda na efekty naszej pracy trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać, ale wszędzie tam, gdzie są już nowe inwestycje, nawet staramy się robić tak, żeby nie było już na przejazdach rowerowych tych znienawidzonych krawężników i tak dalej. Tam jeszcze na Kamieńskiego krawężniki są, ale są zatopione idealnie na zero, więc naprawdę się bardzo dobrze jedzie. W zasadzie się tych połączeń nie odczuwa. Tak jak mówię, ze starymi nawierzchniami i ze starą infrastrukturą, to poszerzyć łatwo jej nie możemy do jakby tych wymogów, które mamy teraz w standardach, ale wymieniliśmy w latach poprzednich, wymieniliśmy sporo nawierzchni z kostki na asfalt i to już znacząco poprawiło jakość tejże infrastruktury. No nie ma się też o co oszukiwać, znaczy my mamy chyba jeszcze dwa albo trzy odcinki, nie za długie, które były chyba kiedyś projektowane jako jednokierunkowe i to są 1,5-metrowe drogi dla rowerów, oczywiście wykorzystywane obecnie jako dwukierunkowe drogi dla rowerów. Obok przylega chodnik, więc da się minąć. To są trasy, na których też jest znikomy ruch pieszy i jeśli dojdzie do tego, żeby
będą fundusze w innej jednostce, ale że będzie sygnał, że są skłonni nam te ciągi wyremontować, to ja osobiście będę wnioskował za tym, żeby przemyśleć sprawę i jakby no, po przebadaniu, kto tam jest częstszym użytkownikiem. Ja nie chcę nikomu odbierać chodnika, żeby było jasne, ale można się zastanowić, czy nie lepiej całości przerobić na przykład na 3-metrowej szerokości taką już naprawdę porządną drogę dla rowerów, gdzie ruch pieszy jest znikomy, a jak nie ma chodnika, to i tak pieszy może się taką drogą dla rowerów poruszać. Oczywiście nie ma tam pierwszeństwa, ale jednak może się poruszać. I nie wiem, czy to nie będzie po prostu wtedy lepszym rozwiązaniem, bo to są miejsca, w których nie wygospodarujemy więcej przestrzeni. Może to jest kontrowersyjne, co mówię, bo mówię o zabieraniu chodnika, który istnieje, ale jeśli przewaga rowerzystów w tym miejscu względem pieszych, nie, ja myślę o jednej konkretnej ulicy Zielińskiego, to jest takie doprowadzenie do pierwszego mostu na Wiśle i tam naprawdę no ruch pieszy to jest tak, że nie wiem, 10 do 1. No, nie mam, nie, to jest obserwacja taka, niepotwierdzone mam to, nie byłem tam i nie stałem przez godzinę i nie liczyłem wszystkich. Zrobimy to na pewno. Ale czasem myślę sobie, że takie odważne działanie, zresztą na Kamińskiego też tak jest. Jest droga dla rowerów w jednym, wyłącznie droga dla rowerów w jednym miejscu, bo po tej stronie akurat nie ma żadnych punktów usługowych, jest tylko skarpa, na którą się nawet nie da wejść, tak, bo jest tak stroma, więc nie ma tam też żadnego, nie może tam być żadnego ruchu źródłowo-docelowego, jeśli mówimy o pieszych. A jest to typowa trasa tranzytowa dla ruchu rowerowego. Stąd taka inna decyzja zapadła. I jest droga dla rowerów. Ale jak ktoś tamtędy będzie chciał przejść, to może to nadal zrobić. I nie będzie to niezgodne z przepisami. Sprawdzimy, jak zostanie wyremontowane. Kontrowersyjny Marcin Wójcik, oficer rowerowy miasta Krakowa. A wiedziałem, że to tak na koniec padnie właśnie, że rowerowy, że od razu mam pieszych, no nie chcę powiedzieć gdzie, ale bo nie mam. Ja sam jestem pieszym częściej niż rowerzystą. Zawsze jestem pieszym, bo nawet tutaj przyszliśmy. Okej, dziękuję. Zanim z Kubą wyruszyliśmy sprawdzać jakość nawierzchni na nowej kładce, porozmawiałem jeszcze z Marcinem Chyłą ze Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów. Chciałem wypytać o infrastrukturę rowerową w Krakowie. Na razie widziałem tylko te dobre fragmenty. Czy jest coś gorszego, czy jest coś lepszego, co może mnie tu spotkać w dalszej podróży rowerem? Przede wszystkim w Krakowie jest mało infrastruktury rowerowej. Kraków ma niewiele ponad 50% populacji w zasięgu infrastruktury rowerowej, licząc od centrum. Inne miasta mają często znacznie więcej, to również licząc w długości kilometrów. Natomiast Kraków przy tej wciąż niedostatecznej liczbie infrastruktury, czy długości infrastruktury, popełnia stosunkowo niewiele błędów i wiele parametrów sieci rowerowej w Krakowie jest na poziomie, powiedziałbym, holenderskim, co dla laika może być nieoczywiste. Natomiast oczywiście zdarzają się błędy, na przykład, co mnie szalenie zdziwiło, błędem jest katastrofalnie pomyślany kontrapas na ulicy Wielopole, który po 20 latach od oddania kontrapasa na ulicy Kopernika, tutaj siedzimy między jednym a drugim kontrapasem na krakowskich plantach, na ulicy Kopernika mamy znacznie większy ruch rowerowy niż samochodowy, bo to przed pandemią było 55%. Pojazdów to były rowery, 3,5 tysiąca na dobę, w tej chwili prawdopodobnie jest znacznie więcej. Natomiast no, na Wielopolu okazało się, że się jakoś i standardy, i wiedza zapomniała i tam jest wszystko zrobione źle i trzeba będzie całość poprawiać. No ale być może, że katastrofy na razie nie ma. To może zapytam dokładnie, bo ja jestem trochę laikiem rowerowym. Co na Wielopolu jest źle? Wszystko. Wszystko, począwszy się śmieję od czerwonej nawierzchni, która nie jest znakiem drogowym i która działa może fajnie przy słonecznym dniu na początku, ale w nocy jest szara. Tam jest parkowanie po niewłaściwej stronie i to na całej długości, co nawet nie musi być błędem, ale w tym konkretnym przypadku po prostu powoduje zbędne konflikty, bo samochody, żeby parkować, przejeżdżają przez kontrapas. I taki fundamentalny błąd to jest kwestia błędnie użytych wysp dzielących, które powinny zawsze rozszczepiać kierunki ruchu, czyli rowery jadą swoją prawą stroną wyspy, a samochody i rowery w ogólnym kierunku jadą swoją prawą stroną. Tutaj wręcz przeciwnie, wyspy dzielące kierują rowerzystów pod prąd i samochody na czołowe zderzenie i to jest bardzo niemądre posunięcie.
I również geometria w kilku miejscach uniemożliwia wymijanie stojących samochodów, przepraszam, omijanie stojących w korku samochodów przez rowerzystów po prawej stronie. Czyli to są no, takie szczegóły, natomiast Kraków, który ma zresztą najwięcej kontraruchów i kontrapasów w Polsce, bo prawie 300, no dziwię się, że taki błąd po 20 latach technologii został wdrożony i dziwię się też urzędnikom nadmiernemu ich optymizmowi, bo to jest po prostu błąd w sztuce. To co jeszcze dobrego i co złego można spotkać w Krakowie, jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową? Abstrahuję od tak zwanego user experience, prawda, bo każdy, kto wsiądzie na rower, ma swoje zdanie, prawda, drażnią go na przykład wystające krawężniki. Kraków parametryzuje sieć, czyli sieć, infrastruktura spełnia pewne wymogi, które dla użytkownika są nieczytelne, to jest abstrakcja. Ale sprowadza się to do tego, że tam, gdzie mamy infrastrukturę, rowerem jest bliżej niż samochodem, szybciej niż samochodem, a przynajmniej rowerzysta ma mniej zatrzymań, mniej czasu traci na skrzyżowaniach, na sygnalizacji świetlnej, na podporządkowaniu i efekt jest taki, że rowerem jest łatwiej. Łatwiej, szybciej, wygodniej, oczywiście w granicach funkcji oporu odległości, czy na południu funkcji oporu wysokości, bo no, rowerem pod górę jedzie się trudno. Natomiast rzeczywiście na przykład ulica Mogilska, to jest taki bardzo ładny przykład sprzed 5 lat, gdzie mamy największe notowane w Krakowie natężenia ruchu rowerowego, 4-5 tysięcy rowerów na dobę, a średni dobowy ruch roczny łącznie z zimą to jest ponad 2000. Tam rowerzysta ma 5 sygnalizacji mniej niż samochody, i do centrum wjeżdża bezkolizyjnie dołem drugiej obwodnicy, czyli w ogóle się nie musi praktycznie zatrzymywać. To samo mamy wzdłuż Wisły. Wisłą też biegnie główna trasa rowerowa i też do wnętrza miasta, do centrum, rowerzysta wjeżdża w ogóle bez zatrzymywania samochodem czy nawet tramwajem. Co chwila stajemy na przystankach. I ostatnia inwestycja krakowska, ta spektakularna wielka kładka, to jest znowu ta sama technologia, czyli rowerzysta nie zatrzymuje się po drodze na sygnalizacji i bezkolizyjnie przekracza ten wewnętrzny ring, drugą obwodnicę, w ogóle nie kolidując z ruchem samochodowym. I tego nie robi nikt w Polsce. To jest wyższa szkoła jazdy. Te gorsze rzeczy, o których lepiej byłoby zapomnieć, albo może nie tyle zapomnieć, co właśnie jakby jak najszybciej naprawić. To są po pierwsze zaniechania. Kraków buduje za mało, zdecydowanie za mało infrastruktury rowerowej. Kraków ma trudne uwarunkowania. Kraków nie jest tak płaski jak Wrocław. Kraków ma dość trudną urbanistykę. Tutaj są pagórki, chociażby ta kładka nowa, ona ma 408 metrów długości, ale uwaga, 16 metrów różnicy na przyczółkach wysokości, tam się jedzie w jedną stronę pod górę i okazuje się, że część osób przyzwyczajona do tej płaskiej części Krakowa tam zaczyna mieć problemy, mimo że to nie jest jakoś strasznie stromo, ale to jest oczywiście wyzwanie i tak jak mówię, czy na samym początku powiedziałem, prawie połowa mieszkańców dotychczas nie miała dostępu rowerem do centrum, a przynajmniej wygodnego, zgodnego z prawem, bezpiecznego dostępu, bo oczywiście można próbować gdzieś po chodnikach nielegalnie dojeżdżać. To jest bardzo poważne wyzwanie. Natomiast też, uwaga, Kraków ma plan, jak to no, naprawić i jako jedno z niewielu miast w Polsce w tej chwili wie, na co wydać pieniądze, około 200, może 300 milionów złotych, żeby uzyskać już naprawdę wyraźny udział ruchu rowerowego w podróżach. Właśnie a propos tej kładki. Pojawiają się głosy, że jest ona źle wykonana, że nawierzchnia jest nierówna. Oficer rowerowy twierdzi, że to jeszcze jest do sprawdzenia, natomiast twierdzi, że te uwagi co do stanu nawierzchni zgłaszają osoby, które tam jeżdżą po prostu bardzo szybko. Gdzie jest prawda? Po pierwsze, kładka była projektowana długo, wnikliwie i ona jest położona w bardzo dobrym miejscu. Ona co prawda miała na początku, w zamyśle kilkanaście lat temu, łączyć ulicę Czyżówka z ulicą Sfoszowicką, ale ten teren do ulicy Czyżówka był zabudowany, jest terenem prywatnym i ona w związku z tym musiała być zaprojektowana inaczej. Natomiast jeśli chodzi o geometrię, czy w planie, czy w przekroju podłużnym, to moim zdaniem projekt jest bardzo dobry. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie, ja się nie czuję ekspertem od konstrukcji mostowych. Beton, który, no kładka jest betonowa.
On był układany na pochyleniu podłużnym. Być może, że to wpłynęło na wynik finalny. Natomiast to nie jest tak, że nierówności czuję się jadąc tylko w dół. Ja je pierwszy raz poczułem właśnie pierwszy raz jadąc pod górę i one są wyraźne. Ich nie widać gołym okiem, czyli jeżeli jedziemy, to nie spodziewamy się, że są aż takie nierówności, bo one są wyraźnie odczuwalne. I co więcej, to by wymagało dokładnego zbadania, dlatego że jak kilkanaście razy przejeżdżałem tą kładką, to zdarzało się, że nie trafiałem na chyba żadną nierówność, więc one nie są takie falami, prawda, na całej szerokości, tylko prawdopodobnie to są jakieś garby czy takie wypuczenia. Ale to właśnie trzeba by zmierzyć dokładnie, bo gołym okiem tego nie widać, a czuć to bardzo wyraźnie i nawet na filmach widać, i to nie tych, które gdzieś w prasie się pojawiały, tylko kręconych profesjonalnym sprzętem czy półprofesjonalnym, który wybiera te nierówności. Widać po prostu, jak rowery pływają na tym i to jest wyzwanie. Takich problemów dotychczas nie mieliśmy. Trzeba by to zbadać, no i zobaczymy. Być może, że jest to błąd w sztuce. Na pewno jest to błąd, bo tego nie powinno być. Natomiast no, takich kładek w Polsce jeszcze nie było. W związku z tym każdy błąd trzeba przeanalizować, sprawdzić i jeżeli się da, naprawić. Branża, jeżeli chodzi o produkcję rowerów, o serwis rowerów, zauważa bardzo duże zainteresowanie zakupem nowych rowerów. Brakuje rowerów w magazynach, brakuje części ich zdaniem. Na licznikach rowerowych te wzrosty nie są tak spektakularne, natomiast no, widać, że pewne zainteresowanie rowerami jest. I moje pytanie dotyczy bardziej tego, czy ten wzrost zainteresowania korzystaniem z roweru na co dzień utrzyma się na jesieni i w zimie? No, to jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście ruch rowerowy, co zresztą właśnie widać z liczników, on w oczywisty sposób się zwiększa latem, zmniejsza jesienią i zimą. To jest w tej chwili moim zdaniem drugie oprócz budowy infrastruktury największe wyzwanie, bo ludzie po prostu oprócz infrastruktury muszą wiedzieć, jak jeździć w zimie, muszą mieć odpowiedni sprzęt, czyli przede wszystkim jakiś strój przeciwdeszczowy. Tak jak obserwuję, każdy sobie radzi trochę po partyzancku, po harcersku, prawda? Natomiast tu być może byłaby piłka po stronie samorządu, który by rozdawał jakieś ubrania przeciwdeszczowe, żeby zachęcać ludzi. To być może jest trochę karkołomny pomysł, ale w tą stronę by trzeba było iść. Czy również kwestia opon zimowych, bo no, zapomnieliśmy, ale zwykle w zimie jest lód, ślisko i śnieg, prawda? Więc to też może być jakieś wyzwanie. Natomiast rzeczywiście jazda po tak zwanym sezonie będzie wyzwaniem, masowa jazda, bo też nie jest tak, że w Krakowie ruch rowerowy znika w październiku. Nie, nie, to wygląda już zupełnie inaczej. Ja się śmieję, że 20 parę lat temu, jak na rynku widzieliśmy ze znajomymi ślady roweru na śniegu, to znaczy, że ktoś obcy jest na mieście, bo tylko my jeździliśmy. W tym roku już widać, że tak jak do tej pory piki rowerowe kończyły się zainteresowaniem rowerów, kupowaniem nowych rowerów, zaczynały się i kończyły na wiosnę, to widać, że teraz jakby, być może częściowo z powodu lockdownu, ale ten jakby pik zainteresowania rowerami wciąż jest w Polsce bardzo wysoki. Pytanie, czy też to zainteresowanie przestanie być czysto sezonowe i rower przestanie być stosowany czysto do rekreacji? Znaczy, na pewno nie było piku komunijnego, prawda, bo zawsze rowery się w Polsce na komunię kupowało i branża zresztą płakała z tego powodu strasznie. Natomiast jest kilka czynników. Po pierwsze, nie wiadomo, jak będzie z transportem zbiorowym. W ogóle nie wiadomo, jak będzie z transportem. Ja, szczerze mówiąc, poszukuję danych dotyczących na przykład szczytów porannych w transporcie zbiorowym, szczytów porannych samochodowych, bo tak jak obserwowałem dane z liczników w Krakowie, w dni robocze w maju zniknął właściwie szczyt poranny, czyli taka charakterystyka dla, mówię o rowerach, prawda, że zawsze było 7, 8, 9 szczyt pierwszy, potem lekki spadek, a potem szczyt popołudniowy. W tej chwili mamy wykres jednogarbny w dni robocze, przynajmniej w maju był, być może, że w czerwcu i w lipcu to się już trochę wyprostowało, więc może się okazać, że w ogóle nawyki transportowe, chociażby z tym związane z tym, że nie ma szkół, że studenci nie chodzą na zajęcia, że pracownicy korporacji pracują w dużej części zdalnie. Ja słyszę, że 10% tylko ludzi pracuje w biurowcach. Więc tutaj mogą być ogromne zmiany i to się może przełożyć na właśnie większe wykorzystanie roweru.
też niekoniecznie w dojazdach do pracy, bo znowu może się okazać, że po prostu ludzie siedząc w domu, pracując z domu, potrzebują się po prostu przemieszczać bardziej w celach rekreacyjnych i właśnie do tego wybierają rower. To jest wielka niewiadoma. Ja tutaj no, obserwuję rzeczywistość, nie wiem czy trafnie, ale racjonalnie powinno być tak, jak we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, czy w czy na szeroko rozumianym zachodzie, gdzie po prostu rower się stał najbardziej higienicznym środkiem transportu, bo publiczność uciekła z transportu zbiorowego. W Polsce taki trend chyba jeszcze masowo nie nastąpił, no ale może nastąpi. To, co obserwowałem do tej pory, to raczej właśnie to przesunięcie, że na rowery wsiedli ci, którzy do tej pory korzystali z transportu zbiorowego. Co zrobić, żeby ci, którzy jeżdżą samochodami, bo ten ruch samochodowy zdaje się wrócił prawie do takiego samego poziomu jak sprzed pandemii, co zrobić, żeby trafić z rowerami do tych, którzy dziś, wczoraj jeździli, jeżdżą samochodami? Moim zdaniem jest jeden sposób, nie ma drogi na skróty, to jest infrastruktura, która musi premiować ruch rowerowy. Premiować, czyli powodować, że rowerem jest bliżej niż samochodem, szybciej niż samochodem, łatwiej niż samochodem. Musimy być świadomi ograniczeń, bo jednak mówimy o dystansach do 5, może 10 kilometrów i wtedy rzeczywiście duża część publiczności się na rower przesiądzie. Też trzeba mieć świadomość, że to jest bardzo różne w różnych miastach. Rozmawiamy w Krakowie, gdzie przypuszczam, że sytuacja jest mocno zaawansowana. Tutaj ruch rowerowy jest widoczny. Mamy ulice, gdzie mamy ponad 55% udziału ruchu rowerów w przekroju i mówimy o 3,5 tysiącach rowerzystów dziennie, a nie 30 dziennie i 30 samochodach, tylko 3,5 tysiąca i 3 tysiące. Zupełnie inaczej może być, nie wiem, w Warszawie, w Katowicach, w Łodzi, w Szczecinie. Ale w niektórych miastach, które no, prowadziły inwestycje infrastrukturalne dla rowerzystów, taka zmiana może nastąpić. Pandemia oczywiście to powinna przyspieszyć, ale też polityka publiczna powinna być na to nakierowana, a nie zawsze jest. Krakowiak nas trochę zagłuszył na koniec rozmowy. To tory nieszczęsne tutaj, tłucze się. Marcin Chyła, Miasto dla Rowerów, bardzo dziękuję. Dziękuję. Pokonaliśmy sławną okładkę. Słychać chyba trochę po oddechu, że brakuje kondycji. Kuba trochę w lepszej jest, mimo że przetestował beton. I jak? Wrażenia? No przetestowałem już nie po raz pierwszy dzisiaj, więc wiedziałem na co zwracać uwagę. Ja przetestowałem też trochę na cieńszych oponach w gravelu. No i ja jestem co do zasady pozytywnie nastawiony do tej kładki. Oczywiście nie jest to asfaltowy dywanik, do którego są przyzwyczajeni kolarze robiący swoje treningi, więc dla takich osób, które będą chciały uwzględnić tą kładkę, a myślę, że powinny, że nawet te nierówności nie są wykluczające, no to będą odczuwały pewien dyskomfort. Myślę, że rozpędzenie się powyżej 40 km na godzinę nie jest tutaj wskazane, to nie tylko dlatego, są lekkie nierówności, ale również dlatego, że to jest dużo ludzi i jest pewien wiraż, więc warto tutaj po prostu uważać i tą średnią treningową trochę tutaj spuścić, no ale dla pozostałych, jak ja to kiedyś gdzieś napisałem na Twitterze, 98% użytkowników infrastruktury rowerowej, których tutaj widać, bo nawet siedzimy i co chwilę ktoś nas mija, te nierówności są niezauważalne i de facto są standardowe, tak, w takiej zwykłej jeździe po mieście. Powstaje ważne pytanie właśnie, żeby rozróżnić rowerzystów i tych, którzy po prostu korzystają z roweru. O tym Peter Walker mówił w swojej książce, że ci, którzy są w tych obcisłych trykotach, na niemalże ostrych kołach, na kolażówkach i generalnie czymś, co jest typowo sportowym sprzętem do jazdy szosowej, typowo kolarskiej, no nie należy się nimi za bardzo przejmować przy budowaniu infrastruktury rowerowej, bo my tak naprawdę budujemy ją dla tych, którzy nie będą zakładać takiego stroju, nie będą kupować takich rowerów, tylko będą jeździć na zwykłych dameczkach albo zwykłych trekach w normalnym stroju, w takim, w jakim chodzą po ulicy, w takim, jakim jeżdżą do pracy. Chyba z punktu widzenia takiego użytkownika należałoby się bardziej skupić na tym, jak to jest wtopione pozostałą infrastrukturę tutaj. Dokładnie, ja tak powiem z perspektywy tej i tej osoby, czyli zarówno rowerzysty kolarza, który ubiera obcisłą lajkrę i spodenki z pampersem tak zwanym i jeździ również po Krakowie, chociaż raczej po Krakowie tylko po to, żeby uciec z Krakowa i robić treningi poza miastem, po różnych trasach z różnych stron miasta, ale też z perspektywy osoby, która de facto codziennie od marca do końca października, czasem nawet również w zimie, używa tego rowera do celów komunikacyjnych. No i absolutnie kluczowy jest fakt, żeby te drogi rowerowe, te kładki, które powstają, były dobrze włączone w infrastrukturę.
co jest największym atutem tej kładki, o której mówimy, kładki wzdłuż ulicy Kamieńskiego i całej drogi od Ronda Matecznego de facto do ulicy Wielickiej, która jest 6-kilometrową DDR-ką, a de facto wplatając ją w inne drogi, z którymi się na z jednej i z drugiej strony jakby styka, to jest kilkunastokilometrowa droga rowerowa od południowych krańcy Krakowa do centrum miasta, a z centrum również można jechać de facto na Hutę, więc nie schodząc z de facto drogi rowerowej można by przejechać cały Kraków wzdłuż i wszerz, dzięki między innymi tej kładce, bo wcześniej to nie było możliwe, przynajmniej z południa Krakowa. Czyli jedziemy dalej. Możemy jechać dalej. No myślę, że tutaj jeszcze dodając jedną ważną rzecz, no Kraków inwestycyjnie przez wiele lat był bardzo zapóźniony, ale to jak już się zaczęło budować, to mimo, że nie jest tego wciąż wiele, tych kilometrów wciąż brakuje dróg rowerowych, ta infrastruktura jest na bardzo wysokim poziomie i porównuję to, ja całkiem nieźle znam koniurbację śląską i teraz metropolię górnośląską, ale również jeździłem weekendowo i tygodniowo jako rowerzysta komunikacyjnie po Gdańsku. I na przykład Gdańsk, który był chyba prekursorem budowania dróg rowerowych w Polsce, pod względem jakości infrastruktury, tego ile jest razy droga rowerowa przerzucana z jednej strony drogi na drugą, wypada zdecydowanie gorzej od Krakowa. W dalszej drodze przebiliśmy się przez Podgórze, gdzie w kwestii dróg rowerowych jest jeszcze sporo do zrobienia. Na przykład pięknie zadaszone stojaki rowerowe przy placu Bohaterów Getta, do których nie można legalnie dojechać rowerem. Kończąc temat kładki wzdłuż ulicy Kamieńskiego, jeżeli spojrzycie na załączone zdjęcie, to z pewnością zauważycie, że jej nawierzchnia faktycznie nie należy do idealnie równych. Z werdyktem fachowców co do ewentualnych wad musimy jeszcze zaczekać, natomiast osobiście nie odczułem problemu w jeździe, a sama inwestycja i towarzysząca infrastruktura wygląda naprawdę dobrze. Zachęcam Was zatem do rowerowego zwiedzania Krakowa. Jest po czym jeździć, jest co oglądać i jedyne co momentami przeszkadzało, ale co nie jest problemem tylko Krakowa, to zbyt mała liczba stojaków rowerowych. Jeżeli rowerowy boom w naszych miastach ma się utrzymać, to i o tym elemencie warto jest pomyśleć. Na dziś to wszystko. Serdecznie dziękuję patronom podcastu, a w szczególności Piero, Pawłowi Zegartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Pawłowi Łapińskiemu, Andrzejowi Kaźmirowskiemu, Peterowi Jańczowiczowi, Janowi K., Jerzymu Mackiewiczowi, Jakubowi Kucharczukowi, Michałowi Cichoszowi, Łukaszowi Filipczakowi, Pawłowi Musiałkowi, Filipowi Lachertowi, Jackowi Szczepaniakowi, Jurkowi Gostkowi i Kubie Czajkowskiemu. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, zapraszam na patronite.pl/przesiadkowy. Czekam też na Wasze komentarze co do reportażu i oczywiście czekam na kolejne propozycje tematów. Do usłyszenia!